co zrobić. Muszę wody się napić trochę. Bo on jakieś herbaty ciepłe zrobiłem. Boję się, że do końca programu jej nie starczy i teraz będzie głupi. Wiesz, źle, ja się tam napiłam tej wody. Dobrze, zaraz zobaczymy. Nie chcę gadać, a miałam cały czas na języku, tam miałam dużo pić. Tak, tak, tak. Już jesteśmy. Już jesteśmy. Momencik, już patrzę. Tak, już jesteśmy. Momencik, muszę jeszcze odpisać. Okej. Muszę wyciszyć, bo nie wyciszyłam. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie po trochę długiej naszej nieobecności w studio, w programie Włocławek Mleko i Miód. Dzisiaj moimi gośćmi Anna Przekwas, Tyberiusz Rajs i Kamil Raos. Witam wszystkich, którzy już są z nami. Słuchajcie, pierwszy temat to jest temat najważniejszy, najważniejszy temat, który miał dzisiaj miejsce w Włocławku. Ja tam myślę, że to jest temat roku nawet, a nie nawet no, dnia, czy tygodnia, roku. Czy miesiąca, tylko temat roku. Mianowicie, fabryka fajansu ma nowego właściciela? Tak. A tym właścicielem, drodzy Państwo, jest mój gość. Jestem dzisiaj bardzo dumna, że tacy ludzie przychodzą... Nasz przyjaciel, że przychodzą tacy ludzie do programu i wypowiadają się ludzie, którzy chcą kultywować tradycje. I właśnie od tej tradycji dzisiaj zaczniemy. Od tej tradycji zaczniemy. Tyberiusz, to może opowiedz, jak to się stało, że stałeś się tym właścicielem fajansu i... No i... A my to skomentujemy. My to skomentujemy. Tym razem skomentujemy jego. Znaczy temat Włocławka i przez to fajansu, czyli takiej wizytówki numer jeden naszego miasta, interesował mnie od zawsze. Dopóki fabryka funkcjonowała, jakby o tym temacie może tak za bardzo nie myślałem. Dlatego, że no, gdzieś każdy miał jakąś swoją rolę do wykonania. Natomiast w momencie, kiedy dowiedziałem się, że fabryka została zamknięta, gdzieś pojawiła się taka myśl, że nie możemy do tego dopuścić. Także nie chciałbym, żeby do tego doszło. Przepraszam, ale... ci przerwę, bo myśmy wiele razy też tutaj mówili o tym, że ubolewali nad tym, że fabryka jest zamknięta i to jest bardzo źle. Tak, no wydawał się temat bardzo trudny, bo to jednak wyzwanie jest dosyć poważne z wielu powodów, nie tylko finansowych. Ale poprzez moich przyjaciół udało mi się nawiązać kontakt z panią Ewą Szanowską. Nasze pierwsze rozmowy zaczęły się około roku temu. I wtedy, kiedy ona zamknęła? Trochę tak, troszeczkę po tym czasie, tam nie wiem, 3 miesiące chyba, jakoś tak. Bo to już jest ponad rok, jak zamknęła. Tak. Jakoś tak. I te nasze rozmowy trwały prawie rok. Tylko tyle z tego, jakby taki wniosek można wyciągnąć, że między nami wywiązała się jakiś taki rodzaj chęci współpracy, że ten rok nie poszedł na marne i dogadaliśmy się. Te warunki były na tyle możliwe do spełnienia dla mnie, że dałem radę, tak? Że mimo dużych wyzwań udało się je zrealizować i dogadaliśmy się w końcu z panią Szanowską. Pani Szanowska, mam wrażenie, że jest zadowolona. Ja jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy. Również chciałbym przy okazji podziękować państwu Szanowskim, bo to jednak ich dobra, też wola i wspólna decyzja, że mnie powierzyli tą misję kultywowania tej włocławskiej tradycji. No pochwal się, też nie bądź taki skromny, bo tam były już zalążki jakichś tam innych inwestorów, prawda? Byli zainteresowani inni. I to, że pani Szanowska ciebie wybrała, to chyba jakiś urok osobisty, czy też twoja wiedza, doświadczenie, nie wiem, jakiś czar, nie wiem, czy urok to, że jesteś włocławianinem, myślę, że tak, że pasjonatem. Że to miało duże znaczenie, tak. Ta moja pasja, ta moja wizja, myślę, że przyczyniła się do tego, że to jednak ja zostałem ostatni na tym placu boju i w końcu udało nam się wspólnie osiągnąć ten cel.
Teraz przede mną nowe wyzwania, jakby teraz już trzeba się wziąć po prostu fizycznie do roboty i tyle. No i... dobrze, ale jakieś plany z tym związane, jakieś plany, którymi możesz się oczywiście pochwalić? Możesz zdradzić nam? Pomysłów jest bardzo dużo. Tak jak już... Czytałam, że będziesz komplementował tą starą załogę, tak? Tak. No chciałbym oprzeć... Ja mam jedną panią, która malowała i z chęcią by przyszła malować. Bardzo zapraszam wszystkich, którzy chcą współpracować, którzy mają wiedzę na temat produkcji, czy malowali kiedyś fajans. Zapraszam ich wszystkich do współpracy. Mam w planach rozbudowę zakładu, w sensie ilości produkcji, w sensie nowych wzorów. Także tutaj możliwości jest bardzo dużo. Teraz najważniejszy dla mnie moment to jest uruchomienie tej produkcji i wyprodukowanie pierwszych egzemplarzy takich, które spełnią oczekiwania nabywców. I nabywców. Tak. No bo to o nich chyba najbardziej chodzi, bo ty musisz to sprzedać. No tak, też nie robisz tego charytatywnie, no umówmy się. Tak, to znaczy tak, no to się musi zamykać finansowo, tak, no bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby to prowadzić hobbystycznie. No tak samo jak poprzedni właściciel, też tak, nie robił tego charytatywnie. Tak, ale też poprzedni właściciele produkowali, czy zajmowali się tą fabryką z pasji, również z pasji, tak, nie tylko ze względów finansowych. A to jakby pomaga w biznesie, bo jeżeli coś robimy z przyjemnością, to po prostu lepiej wychodzi. Tak, no jeżeli ceramika Bolesławiec jest na całym świecie, to czemu fajans włocławski też ma nie być? Ja myślę, że fajans włocławski może równać się albo nawet przewyższać swoją jakością. Oczywiście, mamy dobre wzorce właśnie między innymi poprzez ceramikę tą bolesławiecką. Oni bardzo dużo eksportują na cały świat, chociaż muszę się przyznać, że już pierwszy kontakt pojawił się właśnie z zagranicy. Chętni, tak? Także coś już się zaczyna zazębiać, układać. No, ja widzę tylko możliwość. No dobrze, to ja proszę was teraz o komentarz. Ja tylko mogę, prawda, pobić brawa, bo ja się bardzo, może się, tak jak powiedziałam wcześniej, myśmy tutaj parę razy ubolewali nad tym mocno, że ta fabryka została zamknięta. No nad tą fabryką fajansu i nad keczupem Włocławek. Nad keczupem, nad fabryką, bo trzeba podkreślić, że w nazwie fabryki jest nazwa naszego miasta i wszystko, co się wiąże z naszym miastem. Musimy teraz zwłaszcza chronić, tak, bo tego już jest coraz mniej. I ja jestem jako włocławianka przeszczęśliwa, także kibicuję ostro. Ja myślę, że każdy mieszkaniec, każda rodzina powinna zakupić taki towar. Nawet była towar. Taka zapowiedź w zeszłym tygodniu, taka lakoniczna tylko taka, no przepraszam, na WLC była taka zapowiedź. Że będzie inwestor i powiem szczerze, że tylu pozytywnych komentarzy nie widziałam dawno. To znaczy, że mieszkańcy są naprawdę również podzielają nasze, są zadowoleni i podzielają nasze zdanie. No, czuję odpowiedzialność, tak? Bo tutaj jakby nie tylko występuję we własnej roli, ale jako reprezentant naszego miasta. Także tutaj jakbym chciał podtrzymać te dobre tradycje państwa Szanowskich i tylko, że tak powiem, produkować coś lepszego, lepszej jakości, nowe wzory, które będą atrakcyjne w kraju i za granicą. No zobaczymy, czy to mi się uda. Aczkolwiek nie, właściwie nie mam wątpliwości. No, to, wydaje mi się to z mojej perspektywy bardzo proste, tak? Także... Ja ci mogę podpowiedzieć taką rzecz, bo miałem przyjemność współpracy przy jednej imprezie. Nie wiem, czy pamiętasz takie aniołki, co miałem na jednej imprezie. Nie, akurat nie pamiętam. Ludzie pytali, także idź w te aniołki, one są naprawdę piękne. To jest, mówię, miałem nawet ciekawe... Aniołki? Ja też mu zadał jedną propozycję, ale nie mogę jej powiedzieć. Skąd je miałeś, gdzie można zobaczyć, ale to był akurat ten moment, gdzie już właśnie fajans był, no, chwilowo nieczynny. Także tutaj no naprawdę bardzo, bardzo dobrze, że to jednak włocławska tradycja, że będzie dalej się kręciła. Oby jak najdłużej, oby wyszło i oby było dobrze. Samymi aniołkami się otacza także. Tak, i żebyś przekazywał dalszym pokoleniom, bo tak, to jest bardzo mi się podobało jeden. To, co powiedziałeś, bo była relacja dzisiaj na żywo z WLC, na szczęście jako jedna jedyna. Ja sobie słuchałam tego, co powiedziałeś, mówię dalej, że chciałbyś kontynuować naukę, tak? Dać szansę młodym ludziom i uczyć. I pan prezydent się w tym momencie tutaj ożywił, że też jest jakaś prawdopodobnie będzie spłaca. Być może powstanie z jednej
w jednej ze szkół zawodowych, taka odnoga, tak jak kiedyś to było, bo przecież pamiętajmy, że przy fabryce fajansów była szkoła zawodowa i tam malarki uczyły się zawodu. Tak, to jest bardzo potrzebny kierunek, przynajmniej z mojej perspektywy. Ja też myślę, że prezydent miasta powinien wesprzeć tę inicjatywę, no bo tak jak powiedziała Ania, w nazwie jest nazwa miasta, Włocławek. Dzisiaj możemy powiedzieć, ja mogę powiedzieć o panu prezydencie tylko dobre rzeczy. Wreszcie, że posłuchawszy tego, co pan prezydent mówił, no to ja byłam zachwycona tym wszystkim, tymi, i nie mówię tutaj naprawdę sarkastycznie, mówię to szczerze, że to, co pan prezydent dzisiaj powiedział, że będzie fabryka fajansu, że będzie że będzie muzeum interaktywne z jakąś galerią plus komercyjne stanowisko, że będzie, przypomnij mi, co on tam jeszcze mówił. Jakaś kawiarenka będzie, także dużo to fajnych rzeczy związanych z tym, że fabryka, że on się bardzo ucieszył, że fabryka powstaje, bo mają, miasto ma na to pomysły. Także i zadeklarował pomoc wszelaką, także ja jestem zadowolona z tego. I bardzo się z tego cieszę. No jeżeli pan prezydent tak powiedział, to ja też jestem zadowolona. Ja teraz tylko czekam na czyny pana prezydenta. Teraz tylko czekamy, tak, żeby to się ziściło. Żeby to, co zostało powiedziane, zostało faktycznie zrobione. I mimo ten płynący. Tak. I nie mówię, naprawdę mówię to szczerze. Natomiast ja nie mówię tego powiem wam szczerze, że teraz byłam na urlopie za granicą i weszłam do sklepu, w którym była taka ceramika ręcznie robiona. No i ja dokonałam zakupu. Piękne rzeczy. Mhm. I myślę, że jeżeli ktoś wymyśla takie... To kwiatki takie, co kupiliście? Tak, więc inny. No właśnie, też czasami podpowiadałam, ale no to do właściciela już należy. A par, zapomniałam wziąć, bo dla ciebie też mam. W każdym razie numery na domy. Tak, ja sobie zakupiłam taki z ceramiki numer na dom 6A. Taką nakładkę na drzwi witamy. Nie, no w ogóle coś tam jeszcze, jest, uważam, że myślę, że nie, piękne rzeczy można... Sky is the limit, jeśli chodzi o ceramikę, fajans, to po prostu można zrobić wszystko, tak? Czyli co? Czyli ci wszyscy, którzy pracowali kiedyś, bo ja mam sama ciocię, która pracowała, jej matka też kiedyś malowała w fajansie, to są bardzo zdolne kobiety, których ręce są wyćwiczone, mogą się zgłaszać. Tak, tak, bo to jakby pierwsza sprawa to jest kwestia pracy. No kadrę musisz mieć, prawda? Bo tak, kimś tak, musisz malować tak, to. Tak, to jest kwestia pracy takiej fizycznej przy produkcji, a druga kwestia to jest kwestia nauki, przekazywania tej wiedzy nowym pokoleniom. Bo to nie da się tego przekartkować, tam przelać na papier i później uczyć się tego z książki. To trzeba przekazać pewne umiejętności bezpośrednio czy wprost, tak? Bo są pewne tajniki, których nie da się opisać. Po prostu trzeba pokazać, jak trzymać pędzel, od którego miejsca zaczynać i tak dalej. Tam jest mnóstwo, jak barwić, tak? To są takie niuanse, gdzie jest potrzebne doświadczenie i ta wiedza, umiejętności tych pań jest w tej chwili bezcenna. Między innymi ten moment uznałem za moment taki ostateczny, bo jeżeli byśmy poczekali jeszcze parę lat, to naprawdę mielibyśmy problem, żeby odtworzyć to. Tak, bo już no, sporo osób by się gdzieś tam wykruszyło życiowo, prawda? Tak, tak, no i naprawdę byłoby to bardzo trudne. Tak? Nawet dzisiaj rozmawiałem z pewną osobą i też o tym mówiliśmy, że w pewnym momencie mogłoby to nabrać też, znaczy ryzyko byłoby takie, że nabrałoby to takiego karykaturalnego wymiaru, jeśli chodzi o wzory nasze włocławskie fajansowe. Dlatego bardzo ważne jest, żeby trzymać ten poziom i żeby wytyczać kierunki. I tutaj też bym chciał się oprzeć o nie tylko o jakieś własną wiedzę czy umiejętności, bo tutaj gdzieś na pewno one są niewystarczające, ale gdzieś połączyć to z modą współczesną, ale która będzie nawiązywała do tradycji, tak, czyli coś nowoczesnego, ale połączonego z tradycją. I tutaj bym się chciał opierać poprzez uczelnie czy szkoły plastyczne. U nas jest szkoła plastyczna przecież. Chciałbym to wszystko łączyć, tak? Ja tu widzę tylko punkty wspólne i no, tak jak i z miastem, tak? Z miastem też tylko i wyłącznie widzę same takie miejsca styczne. Nie widzę tutaj jakby takich momentów, w których gdzieś byśmy mogli sobie przeszkadzać. I ja jestem od tego, żeby pomóc miastu, a miasto jest od tego, żeby pomóc mi. I tutaj jakby pewna symbioza. No i tak powinno wyglądać, że jest inwestor lokalny przede wszystkim. Czuje włocławski klimat, przedsiębiorca. Kocha Włocławek, czuje to wszystko, tak? Kocha to miasto.
daje pracę, wytwarza rękodzieło, które reklamuje miasto i to wszystko się fajnie zamyka. I oby takich było jak najwięcej w tym mieście i oby właśnie miasto pomagało, bo ja myślę, że to też... Mamy wspólny cel i to też jest... Tak, ale no pan prezydent dzisiaj naprawdę, powiem szczerze, bardzo, bardzo miło powiedział to, co powiedział i powiem szczerze, że ja jestem zadowolona. Tak, ale tak będzie. Tak, Aniu, tylko jest właśnie to, tu jest, ja tu widzę łatwość, dlatego że mamy wspólny cel, bo są takie inicjatywy, które niekoniecznie muszą mieć wspólny cel. I wtedy to już jest, trudna współpraca, a my tutaj autentycznie mamy wspólny cel. I to jest, i to wydaje mi się, że ułatwia nam pracę, tak? Upraszcza nam bardzo, bardzo tą współpracę. Że ja jestem pełen nadziei, miałem rozmowę z panem prezydentem, ta rozmowa była naprawdę bardzo, bardzo taka przyjemna, także wydaje mi się, że gdzieś tam się spotkamy i gdzieś tam nawiążemy wspólny język. To pozostaje wam życzyć tylko samych sukcesów i wszystkiego dobrego, to tobie osobiście. A ja kupię pierwsze kubki z tej, jak się nazywa, Lady Produkcyjnej, czy jak się to... No Morsy też będą na pewno beneficjentem, bo byliśmy, musimy się tutaj przygadać, bo pani Ewa Morsom bardzo pomagała w różny sposób, także Morsy też wywoziły towar nawet do Kaliningradu, gdzie minister Rosji dostał od nas piękne filiżanki z Włocławka, także... No bo to jest naprawdę produkt, czy może być produkt, bo też bym nie chciał tak mówić o każdym produkcie, bo to też nie każdy produkt, tak? Tylko że są linie, tak, znaczy są takie wzory, czy są takie linie, które naprawdę są uniwersalnie piękne, czy uniwersalne ładne. I to rzeczywiście może służyć jako reklama, czy jako taki najprostszy prezent, który jednocześnie reklamuje nasze miasto. Tak jest, no, można to połączyć. No bo to jest, słuchajcie, to jest takie fajne. Znaczy funkcjonalne, jest, praktyczne, tak, ładne i jeszcze reklamuje. Same zalety, bo Włocławek z czym się kojarzy? Włocławek się kojarzy z fajansem. Jeszcze przynajmniej się na kojarzy. Na szczęście jeszcze. Się kojarzy z fajansem. Przecież na te fajansowe nasze wyroby ceramiczne, jak się mówi w Polsce? Włocławek, tak, fajans Włocławek. Oni też nawet nie mówią, fajans nawet, tylko Włocławek. Tak, Włocławek. W związku z tym to jest świetna reklama dla naszego miasta. No i w tym przypadku. Ale ja pamiętam lata 80., gdzie mieszkałam właśnie na Śląsku. Moja mama przywoziła tego dużo, bo jej siostra pracowała w dziale zbytu, akurat miała możliwości. To ona otwierała wszystkie drzwi fajansem włocławskim. Każdego lekarza i każde... Nie było sprawy nie do załatwienia. Ty się pojawiał w włocławski fajans. Także życzymy ci, żebyś do tego wrócił po prostu, żebyś miał taki popyt. Ja naprawdę to czuję. Nie, ja to czuję... Żebyś też wszystkie drzwi otwierał. Ja to czuję fizycznie. Dzisiaj się czuję taki lekki, tak? Mimo, że jestem zmęczony już, bo to cały dzień takich na intensywnych obrotach. Ale czuję naprawdę to wsparcie wielu ludzi i jakby... No. Też odpowiedzialność, tak? Bo tutaj jakby ten poziom trzeba zachować, trzeba trzymać. Tu widzisz aniołki, poprzeczki, tu poprzeczki masz gdzieś sugestie, trzeba wysoko stawić. Każdemu trzeba będzie dogodzić. Jakieś tam te magnesy z nazwą Włocławek. To jest naprawdę, powiem szczerze, że ja mam ciężki orzech do zrozumienia. Pomysłów to my mamy tyle, że cię wesprzemy. Tego jest tak dużo, że nawet i nocniki można produkować. Ja powiedziałem, że ja bardziej boję tego, właśnie tych nieograniczonych możliwości niż tego, że właśnie mogę robić co chcę właśnie o ceramikę, ale to poradzimy sobie z tym. Ja chciałam tylko powiedzieć, że może któryś z włocławskich przedsiębiorców, albo nie wiem, utworzy się jakaś fundacja, albo coś, ściągnie pieniądze, załatwi pieniądze i przywróci keczup Włocławek do Włocławka. O, ja właśnie o tym przed chwilą pomyślałam. Może się jakoś, nie wiem, zgromadźmy, utwórzmy jakieś stowarzyszenie, ratujmy keczup Włocławek. Albo może zrzutkę z tego, co wiem, to paręnaście czy parędziesiąt milionów trzeba by na to. Nie udało nam się, nie wiem, posadzić tego kogoś, kto to zrobił. Ten ktoś powinien siedzieć, moim zdaniem to jest przestępstwo. Ktoś zrobił coś tak złego dla tego miasta.
się spali w piekle ten ktoś. No ale może ale ktoś... my powinniśmy to uratować. No ale to może jest... ktoś wpadnie na ten genialny pomysł, żeby jednak ściągnąć Włocławek i jak to powiedział pan prezydent Trump, make America great again, to my zróbmy ponownie Włocławek przemysłowo wielkim. Będzie fajans, będzie ketchup. I będzie Włocławek mlekiem i miodem po matce. Tylko czy to jest takie proste, nie? Ketchupem, to nie jest takie proste. Bo festiwal pomidora zrobimy w międzyczasie. Znaczy, jeśli chodzi o ketchup, to wydaje mi się, że pierwszą sprawą to by trzeba było prawnie to wszystko rozpatrzyć, jakie są możliwości prawne. Nie, no to jest kwestia odkupienia i kwestia kasy, bo ja się dowiadywam trochę. Jest tu. Kasa. Pytałam się w zeszłym roku, trochę oczywiście. To kosztuje. Ale jeżeli by się parę firm zrzuciło... No tak, ale jeżeli by się zrobiło alternatywną nazwę do tego, nie wiem, no by trzeba było się zastanowić. Ale próbowaliśmy alternat, próbowaliśmy, no bo były przecież, był przecież Dworski, teraz są polskie przetwory, no to się, to ale... ciężko, no to jest ten sam smak, to jest nawet lepszy, no tak, smak, ale, uważam. No, no tak, ale z tego co się orientuję, to jeżeli firma jest na terenie miasta Włocławek, to ma prawo mieć w nazwie Włocławek. W związku z tym to nie jest jakiś wielki problem, przynajmniej w tej kwestii. Ciężko powiedzieć. Nazwa ketchup Włocławek jest nazwą zastrzeżoną. Tak, ale nie to chodzi o to bardziej, tylko, że oprócz Włocławka coś było. Tak był czemu nie może być ketchup włocławski? Dworski, Włocławek, nie. My tego nie wiemy. Być może nie może być. No. Dlatego najpierw trzeba zrobić rozpoznanie prawne. Ja bym od tego zaczął i wtedy tak. Albo ale może... Włocławek stricte kojarzy się z ketchupem. Ale Aniu, w tej chwili mówiąc w ten sposób, podnosisz wartość tamtej nazwy. A ja bym był za tym, żeby ją obniżyć. Ją obniżam, gdzie się tylko da, bo ja wszędzie występuję i tłumaczę nie, tym ludziom, pisam zdjęcia. Ty podnosisz, no, bo ja... Nie, właśnie, żeby nie jedli tego tamtego. W związku z tym by trzeba było zrobić coś, co jest alternatywą, po to, żeby tamta druga strona zechciała nam sprzedać i to, żebyśmy my występowali, żeby to oni występowali. Mam taką propozycję. Ty jesteś człowiek wszelkich jakby zawodów, Ja na niego mówię teraz wszystkim, na niego już mówię Irena Kwiatkowska. Po fabryce fajansu proponuję, żebyś odkupił fabrykę ketchupu i ty zrobisz, co będzie trzeba. A my ci pomożemy. A my będziemy kupowali w hektolitrach. Bo do tej pory kupuję ten ketchup w hektolitrach. No dobrze, to teraz przejdziemy już do innego tematu, mniej przyjemnego niestety, bo wiecie, we Włocławku nie może być tylko mlekiem i miodem płynącym, niestety. Nie. Ale ja już myślałam, że będziemy tylko mówić fajnie. Ale ja bym chciała tylko fajnie. No ale to co ja poradzę na to, że pojawiają się niefajne tematy. No musimy też je poruszyć, niestety. To nie moja wina, że... I nasza też nie. I teraz... Jeszcze cały czas, bo dzisiaj byłam pod kawarenką obywatelską, panie Krzysztofie Kukucki, nie dopchałam się, tam widziałam, że pan siedzi, ale było tylu do pana petentów, starszych osób, że po prostu odpuściłam sobie, zwłaszcza, że tylko godzina była. No właśnie, to też poruszymy. To też, tak, i halo trochę jak następnym razem, tak chociaż 2 godziny, ale to bo to wszyscy, jest w godzinach pracy. Wszyscy prezydenci ja po godzinie. Ja dzisiaj poprosiłam swoich szefów i wyszłam, bo chciałam się specjalnie z panem prezydentem spotkać, no ale no przykro mi, ale... Ania, zaraz przejdziemy do tego tematu, co? Może? Dobrze. Dobra? Taki wstęp. Okej, wstęp. Będzie też kolejny kiepski temat. No dobra, pytanie. Jest noc, boli was bardzo głowa, nie macie przeciwbólówki w domu. Godzina 12. Pukacie do drzwi sąsiada? Czy jedziecie do apteki całodobowej? Odpowiedź? To już nie chodzi o to, bo takie Polak podstawowe rzeczy to ma w domu. Tu chodzi o antybiotyk. Bo teraz dosłownie przed chwilą, parę dni teoretycznie temu, rzuciłam. Moja koleżanka miała taki problem. Spuchła potwornie i to był dramat, słuchajcie, bo była... No dobra, ta... czyli godzina 22, tak, 23. Tak, już nie ma żadnej apteki. Nie ma żadnej. Od dawna, mało ponad miesiąca. W ogóle są, słuchajcie, nie dość, że apteki ponad nie miesiąca. Ma. Całodobowej żadnej apteki. To jeszcze w tygodniu, słuchajcie, no nie wiem, czy wy wiecie, że w tygodniu załatwić coś... jakąś opiekę ambulatoryjną, to też jest problem, bo myślałam, że... opieka nasza miejska działa tylko, z tego co słyszałam, w soboty i w niedzielę święta. Pogotowie tam jakaś porażka, więc ta osoba ze spuchniętą twarzą potwornie, bo miała takie ropnie na zębach, nagle, słuchajcie, bo to nie to, że... Ale jak to jest, słuchajcie, czy to jest, bo to nie jest prawnie usankcjonowane, bo kiedyś było tak, funkcję że... apteki całodobowej wyznaczono tej aptece jesienią 2020 roku uchwałą Rady Miasta i przepisami prawa farmaceutycznego.
Czyli uchwałę Rady Miasta, czy tak. Co ma miasto, coś do tego ma, tak? Tak, no musi być apteka cała dobowa. No to w takim razie, jeżeli nie ma, no to gdzie jest Rada Miasta? Tak, ale z drugiej strony, czy jest taka możliwość, żeby Rada Miasta, rządzący ogólnie, zmusili? Bo apteki są ogólnie prywatne chyba, tak? Nie ma żadnych. Myślę, że tak. Że są, znaczy, są prywatne na pewno. Halo. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny wezwał właściciela apteki do natychmiastowego podjęcia działań koniecznych w celu realizacji obowiązku pełnienia dyżurów całodobowych. Dyżury całodobowe muszą być, z tego to wynika. Też tak uważam. Tak, natomiast no... właściciel apteki tłumaczy się brakami kadrowymi. Nie ma magistra. Tak, bo też... Ale słuchajcie, kochani. Było, kiedyś był, ja pamiętam to dokładnie, że rzeczywiście, tak jak mówisz, było tych aptek na przykład 20 czy 30 w Owocławku i każda jedna miała codziennie dyżur. I wszystkie miały obowiązek wywiesić całotygodniowy schemat dyżura. Do tej pory jest informacja, kto pełni dyżur całodobowy. I nie było dyskusji, słuchajcie. Tak. Bo teraz tak, chcesz mieć aptekę, musisz się dostosować do panujących przepisów. No dobrze, ale z drugiej strony, Ania, czy nie lepiej, żeby jednak była jedna stała apteka całodobowa? Ale tak było. A nie, jedziesz Zawiśla na Michel. I nagle powstała apteka właśnie przy pogotowiu całodobowa i druga była, zdaje się, na placu wolności. I to jakby ten system rozwaliło. No bo skoro już były te dwie komercyjne apteki całodobowe, to tamci się czuli zwolnieni z obowiązku, moim zdaniem. Może byli, i po prostu, albo byli zwolnieni, skoro były po prostu apteki. A teraz się okazało, że tamte, nie wiem, padły, zrezygnowały, coś się zadziało i nie ma żadnej. Więc jeżeli nie ma, to powinniśmy wrócić do tego schematu i nie powinno to nikogo interesować. Nie wiem, czy jest to dozwolone w przepisach. Że ktoś nie ma kadry czy magistra. No bo znaczy, jak otwiera aptekę i nie ma magistra? Znaczy nie, to nie jest tak, Ania. Nie. To prawda, że brakuje magistrów farmacji i to są osoby, które naprawdę na rynku pracy są poszukiwani. Wiem, bo pracuję na co dzień z tymi ludźmi. Ale ludzie, w 100-tysięcznym mieście nie ma apteki całodobowej i trzeba jechać do Grudziądza czy gdzieś? Nie, do Lipna możesz jechać, w Lipnie możesz. No to w Lipnie mamy aptekę, a u nas nie mamy? Znaczy ja, słuchajcie, ja też do końca nie wiem, nie chcę potwierdzać tych informacji, które są tutaj akurat w tym artykule jednego z wrocławskich portalów. Do mnie też dotarła informacja, że tak naprawdę nie opłaca im się to prowadzić, bo magistra w nocy trzeba utrzymać, a jedynie klientami są faceci, którzy przychodzą po towar konkretny. No ale nie uwierzę, że w nocy musi pracować magister, jak dziennie musi pracować. Musi być na zmianie magister, jak w aptekach mają jednego... Na zmianie, tak? Bądź dwóch magistrów, to teraz przy aptece całodobowej, mając... w załodze dwóch magistrów, czyli dwie osoby pracują codziennie, łącznie z sobotami, niedzielami, świętami. Czyli przepisy skróciły nam sprawę, kiedyś, tak? Zrobiły nam kupu. Kiedyś rozwiązywał... Ale inne miasta mają apteki całodobowe. Apteka, która była przy pogotowiu. No tak, ona była zawsze, wszyscy przy pogotowiu. Bo wtedy magistra można było zawołać nawet, nie? Słuchajcie, ale tak zupełnie poważnie, to rzeczywiście, to jeżeli ustawa narzuca na farmaceutach taki obowiązek, no to trzeba po prostu go wyegzekwować. No ale to sama wojewoda narzuca otwarcie oddziałów, znaczy narzuca w cudzysłowie oddziału chirurgii dziecięcej, nie masz chirurgii dziecięcej, nie działa. No przecież nie też masz obowiązek zgłosić przy, nie może, wojewoda, ale przepraszam, tak. Ale marszałek. Nie, ale nie, Karola, jeżeli chcesz prowadzić aptekę w naszym mieście, to musisz również pełnić dyżur całodobowy. Tak jest. I koniec. I kropka. I teraz jest aptek 10, no to dzielimy miesiąc na 10 i tyle jest dyżurów. I bo koniec. Uważam, nie że wiem, czy do końca tak można zrobić dużo. Zgodnie z przepisami, ponieważ tego nie czytałam. W mojej ocenie dziennych aptek jest bardzo dużo. Zróbcie rekonesans Placu Wolności. Mamy koło siebie chyba 4, 5, 4 około 6 praktycznie. 4 apteki. I jeszcze masz koło Tesco, jeszcze masz na Kościuszki. Także myślę, że w obrębie Placu Wolności w tych ościennych ulicach mamy około 6 aptek. Pytanie, po co? Jest 6 aptek w samym centrum? Więc zróbmy tak. Jakby było mniej aptek w ogóle, to by było więcej magistrów, no dobrze, ale które by obsadziły inne apteki. Prawo do prowadzenia działalności związanej w formie apteki, no nie wydaje miasto, tylko ktoś inny, nie? To nie ktoś inny decyduje. To się wszystko zgadza, tylko że jeżeli tolerujemy taki system, to znaczy, że tolerujemy też tą ilość aptek, które nie są wydolne do tego, żeby dokładnie prowadzić ją całodobowo. Dokładnie. No i teraz krótka piłka. Jeżeli nie masz magistra, no to nie prowadź apteki. Przecież to jest, jeżeli jest 30, bo jest na pewno więcej jak 30 aptek we Wrocławku, na 100%, to słuchaj, to jest jedyna doba. Znaczy ja nie mówię akurat o tej aptece, żeby było jasne. Jedna, słuchajcie, no to nie rozumiem, że jedna doba w miesiącu
nie potrafi ktoś tej jednej doby jakby zapewnić opieki. Ale jak właśnie mówiliśmy na początku, że jedna apteka... No to tak! Że nie, ale tak, wtedy wchodzą, jedna, niestety, to wtedy... Tylko, że tak na zmianę, raz jedna, raz druga... Raz nie wiem, czy to jest możliwe przepisowo. No, ale, nie chcę się wypowiadać. No, ale zostaliśmy w takim razie na lodzie. W takim razie jesteśmy na lodzie. Największym problemem jest to, że... Nie życzę nikomu, bo naprawdę dwa dni temu miałam akcję. Szukaliśmy dla dziewczyny, która była tak potwornie spuchnięta, która była praktycznie nieżywa, bo spuchła od zęba. Nie życzę nikomu takiej akcji po prostu. Ale słuchajcie, ale jeżeli Rada Miasta może narzucić jednej aptece, żeby prowadziła aptekę całodobowo, to tym bardziej może narzucić wszystkim aptekom dyżur nocny. No bo nie jestem do końca przekonana. No, jeszcze ale, to jest... no tak, ale można by było to, jakby się tym zająć. Tak, można by się tym zająć, natomiast z tego, co słyszałam gdzieś tam w kuluarach, niekoniecznie kwestie kadrowe są tym powodem tej też myślę, nie no działania tej dlatego, że mówię, to jedna znaczy, doba w miesiącu, ludzie, to znaczy, no to przecież tak, bez przesady. To znaczy tak, my w tej chwili rozmawiamy o rzeczach hipotetycznych, bo z tego, co powiedziałaś, to system działa, tak, bo został ten aptekarz wezwany do wyjaśnień, także być może jest za wcześnie, żeby to wszystko oceniać, bo być może, że kryzys zostanie zażegnany. No nie, to nie, przepraszam, chciałam wam przypomnieć, że idą... kwestia tygodnia, miesiąca. Chciałam wam przypomnieć, że jest sezon urlopowy. Ludzie, no mamy 2 miesiące urlopu przed sobą i raczej te braki kadrowe będą się zwiększały, no bo ktoś będzie musiał tych ludzi zastępować, bo ktoś będzie chciał też iść na urlop, prawda? Jeszcze raz powtarzam. Jedna doba w miesiącu. I sprawa jest załatwiona. Nie, no tak było kiedyś. I tak było, i było. Tyle lat. Ja myślę, że wtedy było dużo mniej aptek. Tak. Niż tak, teraz. Tak, tak. My chyba wszyscy się do tego przyzwyczaili, że podjechali do pierwszej apteki, zobaczyli, który dyżur ma dzisiaj aptekę. Teraz jest internet, każda apteka ma tam coś i wystarczy gdzieś tam jakieś dyżury. Jeszcze pamiętam w Gazecie Królewskiej, coś się tak nazywało. Chyba było też. Tak, tak. W tym tygodniu. Ale jeżeli one będą cykliczne, to my się przyzwyczajimy do tego. Poza tym, tak jak mówisz, nie, jedna doba w miesiącu, no to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać, tak? Bo to jest w ogóle... Może jak są tu farmaceuci, słuchają nas farmaceuci i mogą się wypowiedzieć w tym temacie, to ja bym prosiła, bo ja niestety nie znam przepisów prawa farmaceutycznego i ciężko mi się wypowiedzieć. To trochę schodzi tylko na komercję, to jednak ta apteka chyba nie takie ma jakby przesłanie. Nie tylko. Tak. Nie tylko, nie tylko takie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale została uruchomiona, ja muszę sobie tu uruchomić internet w telefonie, została uruchomiona aplikacja bezpłatna, poczekajcie, zaraz muszę wejść na stronę odpowiednią. Żebym wam wszystko przeczytała dokładnie. Pan prezydent dzisiaj 5 godzin temu opublikował na swojej stronie. Włocławek w aplikacji transparentnej JST. Informacje z miasta, zgłoszenia mieszkańców i udział w konsultacjach społecznych możliwe z dowolnego miejsca na świecie. Aplikacja jest bezpłatna, można ją pobrać ze sklepu Google Play i App Store. Pobrałam, zalogowałam się. Koszt wdrożenia dla Włocławka jako miasta testującego to symboliczna złotówka. Bardzo się cieszę, że miasto wykorzystało tę możliwość. No widzisz, Ania, to nie, brawo! Nie tylko dzisiaj krytykujemy. Pan prezydent zachęca do zainstalowania aplikacji, czytania informacji z miasta i wysyłania zgłoszeń. No i ja odpalam teraz ogłoszenia, najnowsze. Ostatnie ogłoszenie, które się pojawiło 11 godzin temu, to jest Noc Świętojańska 2021 w Parku Sienkiewicza. W kontakcie są, oprócz tego, że najnowsze aktualności, urząd, czyli wszystkie tam dokumenty typu projekt miejscowego planu wyłożony do wglądu 16 czerwca, dyskusja publiczna, edukacja, stypendia szkolne do wypłaty, wchodzisz zapewne w link, jest informacja, plus do tego jakaś tam mapka. Ale jest też taka, jest opcja konsultacje. Mhm. Wszystkie aktualne archiwum. No w archiwum brak konsultacji, więc wynika z tego, że nigdy tych konsultacji nie było. No to jest... Znaczy no na pewno nie wprowadzali na pewno tych, które miały miejsce tak przed tą aplikacją. Natomiast jest coś takiego jak zgłoszenia. No właśnie. Krótki opis zgłoszenia, na przykład zniszczona latarnia, kategoria zgłoszenia, wybieramy. Mała architektura, czyli uszkodzony śmietnik, ławka, element placu zabaw, odpady, nielegalne wysypisko lub zalegające odpady, przyroda, powalone drzewo, oświetlenie, wystające przewody, uszkodzona lub nieświecąca lampa, drogi, chodniki, uszkodzone oznakowanie pionowe, niesprawna sygnalizacja świetna, uszkodzone bariery, słupki, nieprzyjazna ścieżka rowerowa, brak oznaczenia ulic. I można wskazać na mapce lokalizację zgłoszenia. Tylko nawet dodać zdjęcie.
Tylko teraz tak się zastanawiam, czy jak mieszkańcy nie zaczną zgłoszeń takich robić, to czy nie zablokują tej aplikacji? Ale co waszym zdaniem? Mieszkańcy to robią, bo są teraz tych portali mieszkańcy, mamy. Mieszkańcy to mamy robią tych na portali sporo i no cały tak, czas. Ale mieszkańcy robią to na portalach, a nie? Ale chciałam powiedzieć, wywołują jakby urzędników tak, do odpowiedzi, do tablicy i ci urzędnicy, o dziwo, widzę, zaczynają się zgłaszać. Najpierw nie, ale to na pewno łatwiej. Ale tak, myślę, że to nie jest głupi pomysł. To jakby to nie... No właśnie, chciałam się was zapytać, czy wam się podoba ten pomysł, bo mi się osobiście podoba. Mnie również. Czy to kwestia tych zgłoszeń, to na pewno. Na pewno tylko, żeby one były odbierane i realizowane, bo to wiadomo, bo tak jak mówisz, jeżeli w jednym momencie pojawi się 30-40 zgłoszeń, to... To wiadomo, wydolnościowo to raczej nie będzie tak, fajne. Tak, to czy może później, problem, nie? Na początku może być problem. Możemy się irytować, a to przecież nie są w stanie tych 30 tak, nagle to raz, a jednocześnie... Właśnie, druga sprawa jest taka, czy faktycznie, jeżeli ktoś ma zgłosić coś, no nie na portalu, gdzie nie będzie go widać, gdzie nie będzie tam jakiegoś potrzebował, no, żeby go pogłaskać, czy coś dobrego nim powiedzieć, czy to zrobi faktycznie. Nie, no i tutaj dobrze jest, no, słuchajcie, no i tu się pojawia kwestia, czy jesteś jakby takim obywatelem, patriotą lokalnym. Tak. Bo ja na przykład, powiem tak, też chciałam ten temat już poruszać kiedyś, tak? Dziwi mnie całe mnóstwo tych fejkowych, takich lewych kont. Ostatnio jest wysyp tego na Facebooku. Ludzie, dlaczego no, wy się wstydzicie swojego nazwiska? Wiem części, czyje są te konta. Bo to można sprawdzić, wy nie jesteście anonimowi, tylko ja się dziwię, dlaczego ktoś, jeszcze tak się właśnie udzielają ci ludzie, dyskutują, wiesz, tam kogoś jeszcze tam... Bo ja, jeżeli mam kogoś skrytykować, czy pochwalić, czy coś zgłosić, to ja to robię, czy do straży miejskiej dzwonię, czy nawet gdziekolwiek, bo pan strażnik się zapytał kiedyś, a pani to... Ja się oczywiście przedstawiłam przed zgłoszeniem, a pan strażnik się później do mnie pyta tak, a pani to zgłasza oficjalnie? Ja mówię, pani, ale ja się przedstawiam panu, to jak mam to zgłosić nieoficjalnie? I teraz apel do państwa. Co państwo macie na celu, na myśli, że piszecie pod czyimiś postami w formie jakichś takich właśnie dziwnych nazwisk? Co to w ogóle jest? Czy wy się wstydzicie siebie, czy wy się wstydzicie, może macie brzydkie nazwisko? Nazwisko można zmienić, ale występujcie jako wy. A nie jakieś, nie wiem, dziwne naprawdę osoby, przecież my wiemy, kim wy jesteście często. Anio, ty, i to jest tak śmieszne. Ty czy my tutaj żyjemy w realnym świecie, ale są ludzie, którzy jednak przedkładają ten wirtualny świat nad ten realny świat. To zresztą to, co wspomniałeś między innymi o niektórych osobach, które gdzieś tam żyją, bo to nawet widać po ilości wpisów. Nie? Ja nie mam tyle czasu, żeby siedzieć i w telefonie czy przy komputerze, no, a gdzieś tam ludzie spędzają mnóstwo czasu. Natomiast tu, jeśli chodzi o tą aplikację, myślę, że to wszystko się sprawdzi. Zweryfikuje. Tak? Dlatego, że to nawet chyba się nazywa, tak? Że to jest w fazie testów, w związku z tym... No tak, w fazie testów to, żeby później sprzedać innym miastom. Dobrze, ale wracamy do punktu widzenia, dlaczego kwestia, ja mam nie zgłosić jako ja. Ale to kwestia wydajności. Jako Ania Przekwas. Nie, no ale myślę, że bardzo dobry sposób, no bo nie wszystkie tak, rzeczy wyhaczysz na tak zwanych grupach facebookowych. No nie, ale mówię, mimo tego, że ci urzędnicy się denerwują na nas nieraz, że my tam krytykujemy, to i tak mam szacunek większy do takiego urzędnika, który mi odpisuje pod swoim nazwiskiem, nawet nieraz nie sprzeczając się ze mną, czy nie zgadzają, to mam mimo wszystko do takiego urzędnika ogromny szacunek, bo on podejmuje rękawice i on odpisuje, on ze mną dyskutuje. Natomiast gardzę takimi, którzy doskonale wiem, że piszą po prostu do mnie pod fałszywymi nazwiskami i po prostu to jest śmieszne. Jaki cel to w ogóle? No więc nie wiem, no. Dlatego mówię, nawet jeżeli się z kimś nie zgadzam, to szanuję, jeżeli on pisze ze swojego portalu, jakby ze swojego nazwiska, także... I dlatego taka aplikacja, jeżeli będzie jakby weryfikować nazwiska, to jak najbardziej. Dlaczego ja mam się wstydzić, że ja coś zgłaszam, czy tak? Przede wszystkim to ułatwi tym urzędnikom, którzy rzeczywiście chcą naprawiać te usterki, tak? Bo to będzie w jednym miejscu, można to będzie łatwo i szybko sprawdzić, bo tych informacji, bo słuchajcie, bo jak to było w kilku miejscach, to rzeczywiście nie wiadomo było, czy to chodzi o to samo, czy to chodzi o coś, co jest tam, nie wiem, 200 metrów. No tak, ale może być tak, że ktoś ci zgłosi, parę osób zgłosi to samo, tą samą i to starkę. Już jest jakiś tak. Ale jeżeli zrobisz zdjęcie, wskaże miejsce, no to będzie łatwiej. Ale ta aplikacja jakby porządkuje to bardzo, także wydaje mi się, że rzeczywiście to jest to
to nam usprawnia. Natomiast później się pojawi kwestia, ile ona kosztuje, tak? Czy to jest warto, czy jest nie warto, czy jak to się no przełoży. No i tak jak powiedział Kamil, jak to będzie realizowane, nie? Czy to będzie, bo jest aplikacja dla samej aplikacji, czy jest aplikacja, żeby zrobić coś dla miasta? No zobaczymy. I to zobaczymy. No Mariusz... właśnie, bo to jest, słuchajcie, bo to jest kolejne pytanie. Nie? No bo, wiemy, jak jest w tym mieście. Bo ta aplikacja może być odrzucona właśnie z tego drugiego powodu, tak? Bo gdzieś w pewnym momencie jest tego wszystkiego za dużo. Tak, także, tak także, może być. Także rzeczywiście ona wiele aspektów zweryfikuje. Mhm. Mam nadzieję, że ktoś, kto będzie podejmował decyzję o tym, czy ta aplikacja jest przydatna, naprawdę weźmie pod uwagę interes miasta i mieszkańców. I wtedy będzie wszystko w porządku. Tak. I o taką mi na przykład osobiście aplikację chodzi. To znaczy, no to się najprawdopodobniej sprawdza. Ja miałem przynajmniej taką jedną sytuację z tymi rowerami miejskimi. Tam też jest taka aplikacja właśnie, podobne, zgłaszania szkód. No i to też jest dobre, bo wziąłem sobie rower, uruchomiłem go, odpaliłem, no patrzę, kręcą się pedały, łańcuch spadł, zgłosiłem tą właśnie szkodę, odstawiłem rower i wziąłem następny, ale ktoś wcześniej, nie wiem czy tego nie zgłosił, bo wydaje mi się, że jeżeli zgłosił, to ten rower powinien zostać już unieruchomiony. Tak, że nie powinieneś go już aktywować. Tak. I mówię, i jest to na pewno dobre, że można taką szkodę zgłosić, tylko że, no tak jak mówiłem na początku, żeby to ta druga strona też odpowiadała, czyli żeby reakcja była. No i mało tego, ja jeszcze tak jakby... Nie chciałabym, żeby ta aplikacja wygenerowała kolejne miejsca pracy, prawda, w urzędzie, że to do tej aplikacji znowu będzie, nie wiem, 10 czy 20 osób specjalnie zatrudnionych, nowych, bo ja myślę, że to właśnie usprawni pracę, że to wszystko, nie, prawda... No, trzeba będzie kogoś zatrudnić, żeby te usterki usuwać. No, czy służby... Są służby w mieście, które usuwają takie rzeczy. To będzie dodatkowa praca. Chyba, że będzie z aplikacji pisał, przepisywał to na papier i ten papier będzie wędrował dalej na biurko, to wtedy rzeczywiście... Więc mówię, że jeżeli to ma usprawnić... Stanowiska na różne rzeczy tworzone. To ma na przykład zmniejszyć ilość zatrudnienia, to jak najbardziej, bo jeżeli to ma zwiększyć ilość zatrudnienia i ma to komplikować cokolwiek, tak jak powiedział, jakieś papiery, nowe coś, to ja dziękuję. Nie, więcej wiary w nas. To ja dziękuję, bo ja byłam świadkiem w zeszłym tygodniu. W dalszym ciągu jest Urząd Miasta jakby... No właśnie, kolejny temat, do którego już przechodzimy. Znowu fasta. Tylko chciałam powiedzieć, że Mariusz Grabski napisał około 40 aptek jest we Włocławku. No więc no to zobaczcie. Całkiem to nawet nie jest jedna doba. No ale dobrze, to teraz przechodzimy do tematu, bo po pierwsze temat. Urząd Miasta zamknięty. I ty ostatnio opowiadałaś, że byłaś w urzędzie i oczywiście musiałaś wrzucić do urny. Powiem tak. No druga ja rzecz, słyszę. Przepraszam Aniu, druga słyszę. Rzecz, te dyżury z prezydentami, o których tak głośno na tych profilach oficjalnych i nieoficjalnych, czy tam w prywatnych, zwał jak zwał, ale publikowanych w formie publicznej, nie prywatnej, i w treści, że są te dyżury tych prezydentów, czy tam wiceprezydentów, i one rzeczywiście trwają po godzinie, też to zauważam. Dla mnie to trochę słabe. To po pierwsze. Dzisiaj po drugie, czy urząd powinien się odchodzić? Dzisiaj się wybrałam. Byłam pod kawiarenką obywatelską, widziałam ten dyżur, pan prezydent Kukucki dyżurował, widziałam. Tylko rzeczywiście, jak ja wychodzę z pracy, bo wyszłam, musiałam się zwolnić i wyszłam z pracy na te pytanie, minut. Czy powinno to być robione w czasie, w której niektórzy ludzie pracują? No. To pytanie jest jedno. No być może ja mam możliwość się urwać raz na jakiś czas i wyjść. Myślę, że większość osób takiej możliwości nie ma. No pani w Biedronce na kasie raczej. Na pewno nie ma, a na pewno dlatego też zrezygnowałam, bo widziałam, że tych osób czekających do pana prezydenta było wiele. Więc po prostu zobaczyłam, że jest sporo, no jakbym miała czekać, no chyba, żebym sobie kolejkę zanim wróciła do pracy i z powrotem przyszła, no, ale to nie ma sensu. Ta odpowiedź jest bardzo prosta, wydaje mi się, że to jest, tak, bo i godziny o tym, za tym mówi, a mi czas o tym mówi, że to jest spotkanie dla bezrobotnych. Bo wtedy albo dla starszych emerytów, tak? Na emeryturze. W związku z tym tak, bo bezrobocia praktycznie nie ma w naszym mieście, przynajmniej takiego... Jak bezrobocia nie ma? Najwyższe w regionie. Realnego. Ludziom się nie chce pracować po prostu. Nie ma bezrobocia, no i godziny też pasują. Posłuchaj pracodawców, co niektórych. Tych ludzi. Ale to ja wiem, że ludziom się nie chce pracować, mam takie przypadki, znam na co dzień. No ale dobra, ta godzina, mówię, no ja czy tak, cieszę się, że coś takiego jest.
że prezydent wyszedł z urzędu miasta i spotkać się chciał. To jest być może pierwsze śliwki Robaczewki, że zobaczył, że jest taka... Bo to był dzisiaj moim zdaniem pierwszy jego taki wypad. Jego pierwszy, ale prezydent Wojtkowski już chyba też ostatnio miał i wcześniej pani prezydent Jabłońska. No więc jeżeli są takie pomysły, to ja jestem jak najbardziej za. Ja bardzo się cieszę z tego. Tylko tak, godziny... Myślę, że pan prezydent Kukucki nie ma problemu z godzinami, że on się chętniej po południu spotka, tak mi się wydaje, jak go znam. Ale ta godzina jedna, no ale też może dzisiaj chciał wybadać, tak, ten teren. Wydaje mi się, że ta godzina to jest naprawdę mało. Jeżeli zobaczymy, że faktycznie jest... No chyba, że będą zapisy czy coś, bo ja po prostu dzisiaj mówię, wyszłam, zobaczyłam i się wrzuciłam. No ale zapisy, jak możesz zapisać kogoś, jak nie wiesz, ile będziesz rozmawiała o danej sprawie, bo ludzie idą z problemami, prawda? No i no, właśnie dlatego mówię, dałam pierwszeństwo, ponieważ ja miałam problemy ogólne, a myślę sobie, że te starsze osoby miały jakieś swoje prywatne problemy, więc dałam im jakby pierwszeństwo. Nie chciałam się tutaj, że tak powiem, mówię, być może jakoś inaczej sobie poradzimy z tymi innymi problemami. Natomiast kwestia Urzędu Miasta, bo też wspomniałaś o tym, tak? No kwestia tego, że Urząd Miasta jest zamknięty, no. Pandemia trwa już półtora roku, bo tak mniej więcej w marcu się pozamykały te urzędy w zeszłym roku i powiem tak, no już wystarczy chyba tego. Banki czynne są od początku dla petentów, funkcjonują spokojnie. Mieliśmy pewne problemy, bo rzeczywiście mieliśmy kwarantanny i tak dalej. Nawet jeżeli zamknęliśmy tam na jakiś czas, bo musieliśmy zamknąć, to też funkcjonowało to jakoś inaczej. Tutaj daliśmy sobie radę. Przy dobrej organizacji dalibyśmy sobie radę. Natomiast ten urząd jest zamknięty do tej pory. Jest zabarykadowany, bo to tak wygląda. Jest po prostu zasiek. Nie wejdziesz. Dostajesz plika, że ma stać. Ja dzisiaj akurat byłem. Tak jak mówisz, jest w drzwiach, jest czerwona opaska, stoi pan ze Straży Miejskiej. Pan ze Straży Miejskiej. Aczkolwiek ja tutaj powiem, bo coś było wspomniane o urnie. Oczywiście była też urna, poszedłem z papierami. Z tym, że no, poprosiłem grzecznie, że potrzebuję potwierdzenia złożenia tych papierów. Ale Ania była w zeszłym tygodniu z zeszłym problemem. Jaka była reakcja? Bezproblemowo. Dostałem potwierdzenie, wszystko co chciałem. Kto ci potwierdził te papiery? Pani w recepcji, że złożyłem te papiery. Ja w zeszłym tygodniu niestety takiego potwierdzenia nie otrzymałam. Też bardzo grzecznie poprosiłam. Powiedziałam, że to są bardzo ważne dokumenty. Ja muszę mieć potwierdzenie. Niestety zostało mi odmówione. Panie z recepcji sobie siedziały, prawda? Widziałam, że były trzy panie, czwarta z nimi rozmawiała. Więc moje pytanie do tego pana to, co te panie w takim razie robią w tym czasie, jeżeli nie potwierdzają, nie mogę wejść, to po co one są, te cztery osoby, to w takim razie niech one się zajmą czymś innym. Na przykład taką aplikacją w tym momencie, bo u mnie w pracy jest tak, że jak ktoś nie ma co robić w tym czasie, to robi coś innego po prostu, jest przestawiany na inne stanowisko. I nie ma z tym problemu, żeby pracował na innym, bo tak po prostu jest. Bo my musimy wszystkich ludzi wykorzystać, a nie, że pani na recepcji nie potwierdzają, nie spotykają, bo jeżeli ja nie zostałam wpuszczona i wiele osób przy mnie na recepcję, to te panie w tym momencie nie mają co robić. Nie potwierdzają dokumentów, nie informują, bo to jest też informacja. To pytanie, co one robią w tym czasie? A w tej aplikacji jest taka też pozycja, jak usterki w Urzędzie Miejskim. Nie, nie ma niestety przykro. Także Kamil, widzisz, ja powiem tak, ja wrzuciłam dokumenty do urny, i zaraz, dosłownie w ślad za tym, za godzinę, niestety, przeczytałam na portalu, że ludzie borykają się z tym, że nie dostali do tej pory przez rok czasu odpowiedzi z urzędu, gdyż wrzucili dokumenty do urny i nie mają potwierdzenia. I nie mają również odpowiedzi przez rok. I to nie jest nie tylko jedna osoba to powiedziała. Więc powiem szczerze, że ja zaczęłam się czuć w tym momencie bardzo niekomfortowo, bo ja bardzo ważne dokumenty wrzuciłam. Bardzo ważne dokumenty, które może... Właśnie powiem tak, ja świadków, na szczęście świadków mam. Ale to też nie o to chodzi, żebym ja się teraz martwiła i zeznawała, nie wiem, pójdziemy do sądu czy coś, bo teraz jakby to zginęło, to by był kłopot i to duży. Czy to ja nie rozumiem tego, że jeszcze ten urząd jest zamknięty. I powiem też, że nie rozumiem, bo powiem szczerze, że no tak, jest też na urnie, że nie wrzucać wniosków dowodowych, więc nie wiem, bo też ludzie mają problem. Nie, no generalnie powiem tak, już jest na tyle bezpiecznie moim skromnym zdaniem, spotykamy się już w restauracjach, spotykamy się w barach, w kawiarniach, chodzimy na basen, że no ten urząd naprawdę powinien w jakimś sensie naprawdę troszeczkę się odgruzować.
No takie jest moje zdanie, tak? Ja myślę, że Urząd Miasta Włocławek nie tylko ma problemy, też problemy ma Urząd Wojewódzki we Włocławku w kwestii wydawania paszportów i składania wniosków, więc taka moja mała sugestia dla wszystkich. Ale starostwo z kolei funkcjonuje i... Chyba funkcjonowało. I funkcjonowało i tam nie ma chyba jakichś zasieków czy czegoś takiego. Znaczy nie, no w Urzędzie Wojewódzkim we Włocławku jest problem ze złożeniem dokumentów dotyczących paszportów. Ja taka mała sugestia dla wszystkich słuchających, którzy mają problem ze złożeniem paszportu. Nie składajcie we Włocławku, składajcie w Płocku. Są takie przepisy, które pozwalają złożyć wniosek. No, ja teraz, zrobiłam to w ciągu jednego dnia. Ale jak mam coś zrobić w Urzędzie Miasta Włocławek, to też do Płocka. No nie, tego akurat nie, ale... Paszport. Goszczy będę jeździł. Paszport, jeżeli chcesz złożyć wniosek paszportowy, możesz to zrobić chociażby w Płocku. Tam są terminy 7-dniowe. Na szczęście złożyłam przed pandemią. Złożyłam, mam świeży paszport przed pandemią. Ale gdyby komuś się przypomniało, to w Płocku też tam 4 stanowiska rutynowo są wymieniane. Jest wpłatomat, gdzie można dokonać opłaty za to. Pełna kultura, banku, powiem wam szczerze, karty, że teraz jak będę miała zrobić paszport, to też pojadę do Płocka, a nawet jeżeli nie będę miała taki sam termin we Włocławku, to i tak będę wolała złożyć w Płocku ze względu jest, na kulturę. To jest słabe, to jest tragiczne wręcz. No, jeżeli ja pod koniec maja sprawdzam na liście, kiedy jest możliwość złożenia wniosku i pod koniec maja mi mówi, że dopiero czytam 14 lipca bodajże, możliwość to złożenia porażka. Wniosku, no to ludzie, no. To jest porażka. Gdzie my żyjemy? No właśnie. Zapraszam w następnym tygodniu do programu Włocławek Mleko i Miód. Dzisiaj moimi gośćmi byli Kamil Raus, Tyberiusz Rajs i Anna Przekwas. Bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, jutro 3 radnych, czyli Krystian Łuczak, Krzysztof Kowalski i Jarosław Chupało potwierdzili mi obecność w programie Klimecka. Panowie radni, zachwycona jestem wami i bardzo wam dziękuję, że przychodzicie, że żałuję trochę, że tylko tych 3 ciągle, tak jak my ciągle, ale dlaczego inni radni nie chcą przyjść tutaj właśnie, się cały czas zastanawiam. Parę szacun dla was 3. By było coś innego, tak? Inny punkt widzenia, innego radnego. No ja dla każdego radnego mam drzwi otwarte, ale nie wszyscy chcą przychodzić. A szkoda. Nie, ale to... Przecież nie gryziesz. Znaczy, wiesz co, pożeram w całości. Myślę, że warto zapamiętać tym radnym. Tak, tą chęć też tak uważam. Wyjścia do ludzi, bo to jest jednak później przed wyborami nagle okaże się, że będą tu wszyscy chcieli przyjść. Studio będzie pełne, a to jednak pracować trzeba przez cały ten okres, a nie tylko przez ostatni rok, czy przez ostatnie... Tu rzeczywiście i radnemu Kupale oddaję szacun, radny Kowalski, super sprawa. Krystian Łuczak dołączył później, ale też dołączył i chodzi, więc jak najbardziej trzeba to zapamiętać, tak jak powiedziałeś. Mieszkańcy powinni zapamiętać, kto wychodzi. Kto przychodzi, się wypowiada. Kto przychodzi, się wypowiada. Znaczy to mówimy tylko o kwestii przychodzenia, bo jeszcze są inne kwestie, tak? Żeby nie było, że tylko to jest no, ale praca to jest, ale to jest aktywność również, tak? I tak. Po godzinach też. Tak, tak. Więc tylko to jeszcze, też tylko trzeba to jeszcze trzeba, słowa trzeba przełożyć na czyny, bo same słowa to jeszcze jest trochę za mało. No, ale jest to odwaga. Jest ja, to odwaga. Ja naprawdę często słucham nie, panów tak, radnych, nie. Dużo się dowiaduję i sprawdzam też, jak w pokerze, wiele rzeczy, o których się tu mówi, są interpelacje, bo są, bo sprawdzam. To właśnie no, bardzo jest, o to chodzi. I na tym to wszystko polega, więc zapraszam wszystkich jutro o godzinie 17 do Włocławek, do WLC, do programu Klimecka Pyta. Bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję moim gościom, dziękujemy. Wszystkim tym, którzy byli z nami. I trochę żeśmy nachwalili wreszcie, ojej. Było co, to było zjadać. Mówię, ja dzisiaj też powtarzam cały czas. Świata. Wszedłem bez problemu, wszystko ładnie pięknie. Dzień dobry. Chodź, jejku, spapachaj wszystkim, zrób papa. Zobacz, do kogo lejdzie. Mój jakby przyleciał, mój jakby przyleciał.